Dziękuję, panie marszałku. Panie ministrze, można powiedzieć, trybunały swoje, sądy swoje, a urzędnicy ZUS swoje. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału zapanował, można powiedzieć, entuzjazm i wiara w państwo prawa, natomiast po reakcjach ZUS, korespondencji między obywatelami a tą instytucją, w końcu po odpowiedzi pana ministra na zgłoszoną przeze mnie interpelację, ta wiara w państwo prawa po 4 miesiącach od ogłoszenia wyroku jest poważnie podważona. Starsi, często schorowani ludzie walczą z instytucją państwa i tą walkę, panie ministrze, niestety przegrywają. Panie ministrze, jaka jest skala tego zjawiska? Ile w tym czasie wpłynęło odwołań powołujących się na wyrok Trybunału? Ile uwzględniono, a w ilu przypadkach zaproponowano obywatelowi, aby sprawiedliwości szukał sobie w sądzie? Odnoszę wrażenie, że cała aktywność urzędników ZUS skierowana jest na takie załatwienie sprawy, aby broń Boże nie przyznać się do błędu i ostatecznie nic nie załatwić. Oczywiście w każdym takim decyzji ZUS jest napisane, że obywatele mogą dochodzić swoich spraw w sądzie, ale często tego nie robią, obawiając się stresu i konfrontacji z dobrze opłacanymi prawnikami ZUS-u. A czasami, panie ministrze, z powodu stanu zdrowia nie są fizycznie w stanie tego czynić. Panie ministrze, czy instytucja państwowa, jeżeli popełniła błędy, o czym może Trybunał nie może tych błędów sama naprawić, tylko obywatele muszą szukać swoich praw, sądząc się z tym państwem w sądach? I czy, panie ministrze, jeżeli już się ktoś odważy z tych emerytów i pójdzie się sądzić z ZUS-em, to czy po wygranie takiej sprawy po drugiej stronie, jeżeli urzędnik popełnił błędy, to czy poniesie jakieś konsekwencje? Dziękuję.